Technik na osiąganie sukcesu w komunikacji jest wiele. Ja dziś chcę opowiedzieć Wam o takiej, która jest nie tylko niezwykle skuteczna, ale przede wszystkim prosta, bo oparta na czterech bardzo prostych elementach. Pokażę Wam dzisiaj regułę konwersacyjną Grice'a. Dzień dobry, witam Was jak zwykle bardzo serdecznie. Reguła konwersacyjna Grice'a, o której chcę Wam dziś opowiedzieć, to bardzo proste narzędzie, które pozwala nam planować komunikację. Planować po to, żeby ta komunikacja przebiegała nie tylko sprawnie i konkretnie, ale przede wszystkim, żeby była efektywna. Słowo efektywna w komunikacji ma kluczowe znaczenie, bo gdyby nie to, że dążymy do jakiegoś celu i chcemy go zrealizować, no to przecież w zasadzie nie byłoby się po co komunikować. Ale wracając do naszego Grice'a, reguła konwersacyjna składa się z czterech ważnych elementów. Czyli jeżeli zadbamy o cztery elementy, przygotowując sobie komunikację, nieważne czy to jest prezentacja, wystąpienie czy spotkanie, to jest bardzo duża szansa, a nawet można powiedzieć, że pewność, że ta komunikacja będzie taka, jak sobie założyliśmy. Pierwszym elementem reguły konwersacyjnej jest maksyma ilości. Co to znaczy? To znaczy, że po drugiej stronie jest słuchacz, który ma określone możliwości przyswajania treści. Więc powinniśmy zaplanować komunikację, czy to spotkanie, czy wystąpienie tak, żeby nie zamęczyć słuchacza ilością informacji. Możemy przyjąć tylko niewielką porcję informacji, raczej lepiej, żeby było ich mniej niż więcej. Pamiętajmy o tym, że żyjemy w kulturze nadmiaru informacyjnego, a wręcz chaosu informacyjnego i jesteśmy wszyscy bez wyjątku tymi informacjami przytłoczeni. Więc nie dorzucajmy naszemu rozmówcy tych informacji jeszcze więcej. Postarajmy się, żeby było ich tylko tyle, ile potrzeba do załatwienia konkretnej sprawy. Drugą maksymą jest maksyma jakości. A więc jeżeli mamy już odpowiednią ilość informacji, to teraz zadbajmy o ich jakość. Przy każdej informacji, którą sobie wypisujemy i stwierdzamy, że chcemy ją przekazać podczas naszego spotkania czy wystąpienia, zadajmy sobie pytanie, czy to jest niezbędne, czy to jest na tyle dobrej jakości i czy to jest na tyle ważne dla przebiegu całego procesu, że muszę tego koniecznie użyć. Jeżeli przy którymkolwiek pytaniu, przy którejkolwiek informacji stwierdzicie, że może niekoniecznie, wyrzućcie to. Pamiętajcie, im mniej, tym lepiej, bo chodzi nam o jakość, a nie o ilość. Trzecią maksymą jest maksyma odniesienia. Maksyma odniesienia mówi o tym, żebyśmy przekazywali swojej drugiej stronie, czyli słuchaczowi bądź słuchaczom, tylko to, co ma związek ze sprawą. A więc nie opowiadajmy, nawet jeśli to są ważne, nawet jeśli to są ciekawe rzeczy, nie opowiadajmy czegoś, co nie ma znaczenia tu i teraz. Może to jest coś, co będzie trzeba powiedzieć albo załatwić na kolejnym spotkaniu, ale w tym momencie nie ma to znaczenia dla tego efektu, który sobie zaplanowaliśmy. Pamiętajcie o przesyceniu informacyjnym, pamiętajcie o tym, żeby nie zapchać mózgu słuchacza nadmiarem treści. Więc przygotujcie je tylko te, które będą ważne dla tego konkretnego momentu, w którym jesteście. I ostatnia maksyma, czwarta, to maksyma sposobu. Maksyma sposobu polega na tym, abyśmy tak dobrali treść do swojego odbiorcy, żeby ona była dla niego zrozumiała. I to zrozumiała prosto. To znaczy, żebyśmy nie używali wieloznaczności, żebyśmy nie kazali się naszemu słuchaczowi domyślać, o co nam chodzi, tylko żeby w miarę były to proste komunikaty, co do których nie będzie on miał pytań. To znaczy nie będzie miał pytań o ich znaczenie, bo będą one dla niego po prostu zrozumiałe. Jeżeli zastosujemy te wszystkie cztery maksymy, jeżeli opracujemy sobie i przygotujemy taki scenariusz naszego spotkania albo wystąpienia, gwarantuję Wam, że po pierwsze nie będzie to dużo informacji, po drugie Wam będzie łatwiej się w tej informacji odnaleźć, a przede wszystkim Wasz słuchacz będzie miał wrażenie, że jesteście do spotkania czy wystąpienia doskonale przygotowani. W momencie, kiedy zobaczy, jak wszystko prezentujecie, też znacznie lepiej będzie Wam się z tą drugą stroną porozumiewało. Pamiętajcie, skuteczność komunikacji opiera się na jej prostocie i tutaj mniej znaczy więcej. Więc pamiętajcie o tych czterech maksymach, zastosujcie je, a zobaczycie, jakie będą tego efekty. Bardzo gorąco Wam tę metodę polecam. Tymczasem pamiętajcie o tym, że trzeba subskrybować kanał Pani od Komunikacji. Piszcie swoje pytania, piszcie komentarze i do zobaczenia w kolejnym odcinku.